Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Witam Was w drugiej części filmiku poświęconego grze właśnie Dishonored. Widzieliście właśnie wcześniej, skończyliśmy w tym samym miejscu i od tego samego miejsca zaczynamy. Zobaczymy, co tutaj jest dalej. Sterowanie drzwiami. Halt! Authorized personnel only. Dobra, użyjmy otwarcia drzwi. Taram, taram, taram. Okej. What the fuck? Czy to nie te drzwi się otwarły? Okej, otwierają się, dobra. Hello. O, jeszcze drugi ziombel. Na początku, jak widzieliście, dość dużo tego żarcia było, więc ten pasek energii, który tutaj jest syngowany w lewym górnym rogu, tym czerwonym piorunem, że go tak nazwę, może być dość szybko uzupełniony. Ja sobie jeszcze pozwolę nacisnąć na select i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj cele, zadania, wskazówki misji, obiekty misji. Ok, co mamy zrobić? Później mamy notatki, czyli wszelkie właśnie te raporty i rzeczy, które żeśmy znajdowali po drodze, czy książki, bądź audiografy. I wyposażenie. Tutaj mamy monety i uzdrawiający eliksir sokołowa. Oczywiście tutaj też możemy, jak widzicie, patrzeć na inne rzeczy, czyli klucze, gadżety, amunicja, ulepszenia. Dobra, ja sobie zeżrę takie cusik. Ale to może potem. Na razie sobie jeszcze nacisnę na start. Mamy możliwość zapisania gry. Samouczki, wczytaj. Czyli tutaj akurat na starcie nie mamy nic specjalnie ciekawego. Podkładamy pod bramę i spierniczamy. Kamum je. No nie było to zbyt efektowne. Spierniczamy. No, widzą nas. Chyba nie mam amunicji, bo nie mogę strzelić. Teraz nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że ja tutaj zaskoczyłem. Najwyżej wczytamy... A, dobrze zrobiłem, dobra. Pływać możemy. Dobra, to się przyjrzyjmy, jak wygląda tutaj pływanie. Widzę, że możemy nurkować. I pojawia nam się kolejny z pasków, tym razem w prawym dolnym rogu, który nam pokazuje ilość powietrza, którą możemy być pod wodą. No powiem szczerze, podoba mi się ta gierka, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, będzie co do ogrania. Przydałaby się jakaś amunicja. Przejdźmy do kanałów, ok. Troszkę wczytywania. I zaraz pojawimy się dalej. Tutaj widzę wskazówki. Podczas sprintu za pieniądze można kupować, ulepszać broń i wyposażenie. Czyli standardowo. Dobra. Szczurów ci u nas pod dostatkiem. Spróbujmy tutaj wskoczyć. Ok. No, od szczurków się upędzić nie mogą. No i było sobie dwóch strażników. Długo nie pożyli. Ja tutaj się jeszcze rozglądam, czy czegoś nie przeoczę czasem.
Okej. Jest to dość klimatyczne. No ale wcinają. O, fuck, na mnie się też rzucili. Nieładnie. Zaraz mnie zabiją. Skubańcy. Przydałoby się użyć coś do papania. Już nie pamiętam, którym się tutaj wcinało. Użyj koła działań. Dobra. To czyli coś żeśmy jeszcze przeoczyli. Jak widzicie, na D-padzie tłumaczą nam teraz. W prawo wcinamy ten eliksir, czy tak go to nazwę. Śmigamy drugą stroną, bo jednak szczury nas nie lubią. Myślałem, że tutaj będą nas kochać, ściskać, tulić, ale nie. Dobra, śmigamy dalej. Jakieś zwłoki. No musimy chyba przenieść te zwłoki, bo nam przeszkadzają. Dobra. Tutaj widzę też jakieś przejścia i tu mamy papu. Przydałaby się naboje, tak jak mówię. Ups, coś tu spada z rury. Szczurki będą miały co papać. A my się tu musimy jakoś dostać na górę. Tam widzę kolejną korbkę, że tak to nazwę. Tylko szczury widzę tam nie za bardzo. Pakaj się, pakaj szczurku. Oj ty niedobry. Trzeba śmigać długo. No otwieraj, otwieraj. No chyba będziemy musieli sobie poradzić ze szczurami. Niech wcinają te zwłoki. Albo my bądźmy inteligentni i rzućmy im zwłoki na pożarcie. Szczurki idą popapać? Idą, dobra. To my mamy teraz troszkę czasu. Zanim sobie szczurki pojedzą. I śmigamy dalej. Możemy się spinać po łańcuchach, tutaj widzę. Stosując kwadrat. No, coś mi się źle podświetliło. Ok, muszę najechać na ten łańcuch. Dobra. Tutaj jeszcze jakiś papu. Nie, drut miedziany. Kasiorka i tutaj chyba jakaś książka, która teraz mi się nie podświetla. Nie wiem. Dobra, olać to. Lecimy dalej. Ale coś pizło. Tam też jest papu. I tu mamy ukryte zapasy. Dobra. Ho, 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 ale sprzętu. No i coś się dzieje, jakieś krótkie doczytywanie, bo nie mogę nic zrobić w tej chwili. Albo gra się zwiesiła. No wydaje mi się, że zwiesiła się gra.
bo nie widzę żadnego wczytywania. Także patrzę tutaj na czas gameplayu, 10 minut, także olejmy to, niech zostanie to tak jak jest. No akurat może miałem pecha, że zacięło mi się w tym miejscu, ale myślę, że 25 minut spokojnie starczy Wam, żeby się przyjrzeć, czy dana gra będzie Was interesować, więc myślę, że to w zupełności starczy. Ja z Wami się żegnam, ludziska, trzymajcie się, hej, do następnych filmików. No i sorry, że ten filmik jest taki krótszy, ale no tak jak mówię, no nie moja wina, że mi się to tutaj zacięło. Nie mam pojęcia, chyba jakiś błąd gry. Także ludziska, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmikach. Hej!